Do Forza Horizon 5 właśnie trafił zupełnie nowy McLaren. Jest to McLaren Sebra. I właśnie jedziemy go sobie odebrać z garażu. Jest on dostępny w pakiecie za 22 zł. I moim zdaniem jak najbardziej ten pakiet się opłaca, pod warunkiem, że samochody, które w tym pakiecie się znajdują, się wam podobają, bo jeśli nie, no to chyba nie ma sensu kupować. Zajeżdżamy do garażu, zobaczmy, o co chodzi z tym McLarenem, jak on wygląda, bo wygląd jest dosyć ciekawy. I tak, wchodzimy w pakiety, tutaj mamy McLaren z 2001 roku, fura jest produkowana tylko na rynek amerykański i wyprodukowano ich 15 sztuk, czyli niewiele. Wygląda sobie tak, o, tył całkiem podobny do tego McLarena, którym jechaliśmy teraz, nie? Też tak opada w dół. Coś jak McLaren Senna z Forza Horizon 4? Macie takie? No nie wiem, kurczę. Ten przód zupełnie inny. Ciekawe auto. Co my tu mamy pod maską? Mamy 4-litrową V8, podwójnie doładowaną. Żadna hybryda, nic takiego nadzwyczajnego. McLaren niestety w świecie social mediów nie popisuje się jakoś specjalnie, dlatego że właściciele tych samochodów coraz częściej udostępniają kompromitujące rzeczy na temat tego samochodu, że gdzieś tam są elementy słabo spasowane na poziomie na przykład Tesli, że gdzieś tam można na przykład palec wsadzić z jednej strony, a z drugiej strony nie możesz nawet wykałaczki wsadzić. Były takie sytuacje w tych tańszych McLarenach. Nie wiem, czy to się tyczy też tych szybszych, bardziej wypasionych jak ten na przykład, ale nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek kiedykolwiek się nim chociaż raz przejedzie, bo takie samochody są kupowane często z myślą o zainwestowaniu jakichś tam pieniędzy, nie? Czy praniu brudnych pieniędzy. Sprawdźmy sobie teraz, jak ten samochód brzmi i jak się nim jeździ. Startujemy. Więc tak, mamy 7-biegową skrzynię automatyczną oczywiście. Nie ma jakichś rewelacji, nie? Tutaj na klimaty Fordzowe to na pewno nie będziemy zachwyceni. Czym my mamy się tutaj właściwie zachwycać? No tym, że jest to samochód spalinowy. Z jakichś powodów Brytyjczycy postanowili, że jednak w Europie ten samochód się nie będzie pojawiał w sprzedaży. Może będzie można sobie go sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. W każdym razie produkowany jest w Wielkiej Brytanii. Jak z tym dźwiękiem tutaj? Chyba całkiem w porządku, tutaj od niskich obrotów jak się startuje to czuć tego turbolaga. Może włączmy sobie te standardowe zegary. Gdzieś tak między 4 a 5000 obrotów dostaje mocnego kopa. To nie przeszkadza. A nawet może i pomaga trakcji jakoś, nie wiem. Z tym skręcaniem trzeba tu uważać, bo coś mi tak dupę mocno zarzuciło. Na pewno będziemy mogli samochód mocno jeszcze... Co tu się stało? Mocno jeszcze stuningować w razie czego. McLareny pozwalają na mocne dostosowywanie tutaj w Forzie Horizon 5, więc tutaj będzie spore pole do popisów dla tunerów. Standardowy samochód prowadzi się... Właśnie gdzieś ta dupa chyba ucieka, takie mam uczucie teraz podczas jazdy. Aha, jest, jest. Nawet jak jadę tak nie przeciążając go na tych zakrętach, to i tak czuję, że samochód robi się nadsterowny, czyli że zarzuca dupę. Okej, czyli to będzie trzeba zniwelować jakoś w, że tak powiem, postprodukcji, czyli w tuningu.
Ponoć pierwszy model trafił do szczęśliwego nabywcy w Beverly Hills. I on już sobie może tam nim jeździć, albo chować go w garażu gdzieś tam. No dobra, no to chodźmy do tuningowni i zobaczmy, co można z nim zrobić. Jestem w sumie dosyć ciekawy. Jest trochę opcji, na bodykity raczej nie mamy co liczyć. Możemy sobie dodać tutaj dodatkowe ospoilerowanie i zwiększyć docisk, gdybyśmy chcieli, ale mamy świetny spoiler, który jest niewidoczny, a przynajmniej nie jest taki inwazyjny, jeśli chodzi o wygląd tego samochodu. Głupio by było, gdyby był tutaj ten taki głupi, typowy spoiler Fordzowy regulowany, prawda? A tam mamy sobie tylko takie małe skrzydło dodane do tyłu. Nie możemy zrobić swapu silnika, ale oczywiście twórcy Fordzy nie byliby sobą, gdyby do każdego samochodu nie dodali opcji AWD. Więc i tu jest ta opcja. Możemy sobie zrobić napęd na 4 koła. Większość graczy tego używa. Ja uważam, że tej opcji nie powinno być we wszystkich samochodach. Zwłaszcza na przykład w Arielu Atomie, gdzie ewidentnie tam nie ma miejsca na przedni dyferencjał na przykład. Ale nieważne. Dobrze. No i możemy sobie dać tutaj sliki. Myślę, że... Zobacz, to będzie ciekawe autko do klasy S1. On jest prawie wymaksowany w tej klasie już na starcie. Zrobiłem go bez jakichś tam szaleństw, jest silnik ten standardowy, jest podwójnie doładowany, 800 koni, myślę, że spokojnie wystarczy do klasy S1, no bo w tej klasie go zostawiłem i będzie to taki chyba jeden z moich ciekawszych samochodów zrobionych właśnie do klasy S1, przynajmniej z tych takich normalnych, nie jakichś tam dziwaków, które też mam tam porobione z jakimiś dziwnymi tuningami. W sumie to ten jest też takim dziwakiem. Na pewno będzie się wyróżniał w tej klasie, tak myślę. Oczywiście swoim wyglądem myślę, że mógłby spokojnie pojawić się w klasie S2. No jest to takie, myślę, że ciekawe auto, które możemy sobie mieć w klasie S1, więc do tej S1 będę go dedykował zdecydowanie. Tak, tutaj w S1 mam na przykład GTB, jakieś tam Huracany, Porszawki. Tak, tutaj jakieś Jaguary. Nie, a tutaj nagle będzie coś takiego zupełnie innego. No i tutaj będę się ścigał z jakimś Gallardo. O, jest nawet ten nowy McLaren, ktoś sobie wziął. No i na starcie chyba jakoś nie wyróżnia się specjalnie w tej klasie. O, jest ta fajna Porszawa, okej, to też jest dobry samochód. I tutaj widzimy z przodu tego McLarena, o, gościu lepiej jedzie. O, ładnie tutaj pocisnął. Bardzo fajnie się nim jeździ, nawet po taki delikatny tuning sobie zrobiłem, nic specjalnego. Zwiększyłem właściwie tylko docisk i ma odpowiednią ilość mocy. Turbosprężarki jakoś tak mocno nie podają, żebyś tracił trakcję co chwilę. Raczej samochód jest taki dobrze zbalansowany w stosunku do innych samochodów w klasie S1. Pewnie można zrobić dla niego jakiś tam OP tuning, ale... No w sumie nie mamy dużo możliwości, bo ani swapa nie zrobimy, silnika, nie? Ja już w ogóle powiem wam, że nie zwracam uwagi na to, czy tutaj wygrywam, czy nie. Po prostu chcę się przejechać jakimś ciekawym autem. Wyłączam sobie, jak widzicie, minimapkę i czuję się trochę, jakbym grał w inną grę, albo sobie myślę, że jestem w jakimś takim świecie faktycznie, gdzie się ściga takimi hyperautami, a nie patrzę jakoś specjalnie na wyniki. Jakbyś mi ta Fordza sprawia też przyjemność dzięki temu. Wreszcie tutaj zrobił... Bardzo ładnie przejechał tym McLarenem, bo to jest ten sam, co ja mam. I co o tym powiecie?
To jest absolutnie maksymalny tunik, jaki możemy sobie zrobić w tym samochodzie, czyli 1232 konie mechaniczne i 1369 kg wagi. Mamy samochód w klasie S2, ale nie jest wymaksowany. Będziemy mieli tutaj pewnie jakiegoś potwornego V-Maxa, bo widzieliście, że tych koni mechanicznych jest dużo, jakby nie patrzeć, ale nie na tyle dużo, żebyśmy w Fordzie Horizon 5 czuli się usatysfakcjonowani. Dodatkowo, jeśli sobie nie wyregulujemy skrzyni biegów, to ta siódemka jest sporym nadbiegiem, więc jak wejdziecie sobie w ustawienia dostosowania auta, to lepiej ustawić sobie tą skrzynię biegów. Tutaj macie siódemkę, zmieniliście sobie Final Gear i tu macie szóstka i siódemka jest taka, myślę, że za długa. Można sobie spokojnie to jest tam do oszczędzania paliwa. Chodzi o to, żeby jak samochód jedzie sobie te 200 km na godzinę, żebyś mógł sobie, wiesz, wrzucić tempomat i jechać sobie na tym tempomacie z możliwie najniższym spalaniem na najniższych obrotach, jak się da. Ale tutaj w Fordzie Horizon chcemy wykorzystać wszystkie przełożenia, żeby samochód był jak najczęściej w tych swoich obrotach, gdzie generuje najwięcej mocy. Więc oczywiście tą siódemkę też sobie wykorzystamy. No i zobaczmy, czy faktycznie, no na pewno prowadzenie się mu poprawiło. W tej klasie S2 właśnie moim zdaniem najważniejsze jest nawet prowadzenie. Przyspieszenie nie jest tak ważne, bo wygrywają właśnie najczęściej samochody, które prowadzą się wręcz w taki cheaterski sposób, bym powiedział. Jak na przykład Brabham, prawda? Albo jeszcze jest Pagani Huayra BC, ona jakoś tak się nazywa, ona też super skręca. Aha, i nie zrobiłem tu oczywiście napędu na wszystkie koła, więc jakby ktoś chciał, też można poprawić nieco tą trakcję, zwłaszcza start, który też w klasie S2 jest zajebiście ważny. Tutaj mamy takie proste zakręty. Mamy oczywiście zainstalowany ten niepotrzebny w tym samochodzie turbolag, antylag. Łatwo jest teraz stracić trakcję. No ja bym wam nie polecał. Jak już się zdecydujecie na ten pakiet samochodów za 22 zł, to zdecydowanie nie polecałbym tym McLarenem wybierać się na klasę S2. W klasie S1 bardzo fajnie można tym samochodem polatać, pościgać się. Raczej będzie zbalansowany w stosunku do innych samochodów, które spotkacie w tej klasie, ale fajnie będzie się pojawić jakimś takim dziwakiem, którego nie każdy będzie miał. A w Fordzie takie uczucie unikalności to jest raczej chyba rzadkość, nie? Dajcie znać, co myślicie o tym McLarenie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.